Cześć, witajcie chłopaki i dziewczyny. Jadę dzisiaj, mamy poniedziałek, jest 8.15. Wziąłem taki ładunek lokalny do Marengo, Illinois, 40 mil. Mam to załadować się teraz i zawieźć na bezpośrednio. Także wziąłem to i cóż, i będę leciał. Oczywiście zajadę te 40 mil, wiecie, na załadunek mam mile, na rozładunek 44 czy tam 40, wrócę do domu, będę szukał ładunku dalej, ale poniedziałek zacznę z samego rana. Szyba brudna, przepraszam, ale od piątku niejeżdżony. Oczywiście jadę tutaj u siebie, jeszcze widzicie, przed lotniskiem jestem, bo na końcu tej drogi jest lotnisko. W tym miejscu już byliśmy, ładowaliśmy się. Ale zrobimy to jeszcze raz. Wiecie, żadna kasa nie śmierdzi, nie? Nie lubię jeździć lokali, no ale taki lokal to potrafi zaspokoić moją dzisiejszą dniówkę, nie? Także dnióweczka już będzie zaliczona i będzie można śmiało siedzieć i czekać na, szukać na następnego ładunku, żeby po prostu pojechać gdzieś i tak dalej. Tu się załadować i lecę do Mitsubishi. Nie wiem tylko, czy oni są jeszcze otwarci, ale widzicie, wszędzie pusto. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, idę się oczywiście czekować, czyli się zapisać dla pani do książki. Muszę wziąć prawo jazdy, muszę wziąć długopis, bo tu mi raczej nie dadzą. Zapiszę się i do zobaczenia za chwilę. No, oczywiście taki pusty. Nie wiem, czy to jest niecienne od 8.30, ale zobaczymy, co tu będzie. Także idę do środka. Także jak widzieliście na załączonym obrazku, załadowałem się, jest 8.30, 15 minut. I listonosz zapierdziela, albo dostawca z Amazona, zapierdziela do Marengo, do Mitsubishi Marengo. Także jadę do Mitsubishi, wrzucę te dwa pudełeczka, to są jakieś uszczelki do forklifta. Bo tak piszę na papierach. Oczywiście mam dwa papiery. No i cóż, poniedziałek zacząłem z samego rana, oby tak dalej. Także jadę do Marengo i wrzucę sobie zarys loadboard i będę sprawdzał, jakie są ładunki. Stamtąd raczej marne szanse. Może udałoby mi się z Rockford coś wziąć, ale wolałbym wrócić do domu i wyjechać gdzieś z Chicago, wiecie, stąd, i jechać z okolic lotniska, gdzieś się załadować i jechać. Nie wiem, co będzie, w każdym bądź razie nie kończę jeszcze dnia, a teraz popatrzcie. No i cóż, highwayem już przeleciałem, zostało mi dokładnie,
zostało mi, patrzę na ten, na tablet, 3 mile. Się zaraz rozładuję. Wracam do domu. A teraz jedziemy takimi przedmieściami. Zobaczcie, jak sobie tu Amerykanie mieszkają. A tu jedziemy wioską. Dojeżdżamy do Marengo. I zobaczcie, jak sobie Amerykanie mieszkają na wsi. Speed limit 45. Także za bardzo nie poszalejesz. Tutaj w tym Mitsubishi jeszcze mnie nie było, także będziemy szukać miejsca rozładunku. Tu GPS mi pokazuje, że mam gdzieś skręcić za 0,2 mile. Jakąś zakaz ciężarówek, ale oczywiście ja nie jestem ciężarówką. Ja kurwa poczta albo Amazon dzisiaj. Także jedziemy skrótem. Widzicie, ktoś drzewa na wycinał, drzewo do zabrania na 100% za darmo. Jadę teraz osiedlem, także 25 mil na godzinę. Uwaga na biegające dzieciaki. Także fajne takie osiedle w tym, w lesie. Chciałbym tak mieszkać. Stopów nigdy za wiele. I jeszcze raz tutaj. Mogłem się wciąć dla tej ciężarówki, ale chcę być miły. Dobrze się zaczął dzień, no to ja będę miły. Jeszcze jeden zakręt i listonosz będzie na miejscu. Firma, dla której jadę, to jest fajna firma, wiecie, oni mają cały czas ładunki z tego miejsca, aj kurde, z tego miejsca praktycznie, gdzie ja mieszkam. Tam bardzo rzadko, a prawie nigdy nie było kolejek na załadunek. Ja kiedyś jeździłem często dla tej firmy, ale teraz jak oni mają słaby skor, i szkoła, tak, trzeba zwolnić, mają słaby score i po prostu płacą po miesiącu, to wiecie, nie chce mi się po prostu czekać tyle na pieniądze, nie? Ja wolałbym to zapłacić, no, że tak powiem, te swoje frycowe procenty i mieć pieniądze na drugi dzień, niż po prostu czekać 30 dni na kasę i no szukać tego, nie? Szukać tych pieniędzy. Czy to jest teraz tutaj? Nie przeczytałem, które daki to jest receiving dock, one way only, czyli w tamtą stronę musimy jechać. Tam są receiving daki.
jak nie, to będę musiał jechać drugi raz. Dobra, idę się szczekuję, idę im to zaniosę przede wszystkim. Także jak widzieliście na załączonym obrazku, już się rozładowałem i jadę teraz szukać czegoś, kolejnego ładunku, ale oczywiście pierw zajadę do domku, zjem sobie śniadanko i dopiero polecę, będę szukał czegoś dalej. Przeciskam się teraz przez gąszcz trailerów na ulicę i do domu 47 minut. I dniówka na już po odliczeniu paliwa, kosztów. Dnióweczka zajebiście zaliczona, ale nie poddaję się, szukam czegoś dalej. No i witajcie ponownie, panowie i panie. Więc mamy godzinę 15:40 już. Wziąłem kolejny ładunek w dniu dzisiejszym, tylko że teraz już daleki, jadę do South Dakota. Ładuje się znowuż w Walling Brook. Znowuż ma być coś lekkiego, coś małego, ale tego nie wiem. Natomiast mam taką nieprzyjemną dla was wiadomość. Mimo tego, że byłem w domu, to zapomniałem wystawić śmieci, bo jutro z rana zabierają. Zapomniałem zamknąć na klucz z tyłu drzwi. Zapomniałem wziąć mikrofon, więc będę coś tam nagrywał, nie wiem jak z dźwiękiem, ale coś tam nagram, nie wiem czy całą trasę, po prostu nie chcę was męczyć i nie chcę sam się męczyć, także na razie nagrywamy, zobaczę jak to wyjdzie. No, jadę do Bowling Brook, także przeciąg 40 jest trafik. Później mam 570 mil do przejechania.
do South Dakota, ale co i jak, nie wiem, czy mi się uda załadować, bo na papierach mam czynne do 16. Znowuż na moich papierach, czyli na Rate Confirmation, mam czynne do 17, a ja tam będę w tych trafikach około 16:20-16:25. Także wszystko zależy też od tego, jak mi się to uda przelecieć, prawda? Chociaż zaraz Wam pokażę, źle to wygląda na mapie. Także jadę, znowu coś małego, ale wiecie, czy małe, czy duże, ta sama kasa. No i jeszcze deszcz ma zacząć padać, kuźwa mać, chociaż dobrze, bo mi szybę z przodu umyję, będzie taniej. Mam płyn do spryskiwaczy jak najbardziej, pokażę Wam. Zobaczcie, ale to jest tak zaschnięte, że za żadne skarby to nie chce zejść. Trzeba użyć szczotki, a takowej po prostu przy sobie nie mam. Także do zobaczenia na załadunku. Parę godzin, trochę pospałem rano, jestem już w tej miejscowości Yankton, South Dakota, dojeżdżam na rozładunek, zostało mi pół
półtorej mili. I cóż, nocka minęła spokojnie. Nocka minęła spokojnie, nic się nie działo, kimnęłem się. I znowu wahania temperatury. Wczoraj było fajnie ciepło, dzisiaj już jest kurde chłodno, już jest 50, było 47 z samego rana. No ale cóż, jest 7:30, jestem przed czasem. Jadę do jakiejś tam, nie wiem nawet co to jest fabryka, czy to nie fabryka. Kurde. W razie powoli kołuje, to się nazywa Manitou Equipment. Manitou Equipment Ameryka. Czyli gdzieś muszę znaleźć ten Manitou. O, widzicie? Gdzieś muszę znaleźć. I widzę. I widzę. Otwarte do hali, także już pracują. Tu jest gwiazd. I szukamy teraz delivery. Fajnie opisane od razu. Receiving gate 4, gate 3, czyli jedziemy do gate 3. Szukamy gate 3, zrzucimy to. Będzie fajnie. Gate 3. Wjeżdżamy do środeczka. Senegalu przyjechał. To nic, ja sobie tu stanę za nim. Jakieś maszynki robią, kabiny już są. I idę do ofisu. Niech mi tu jakiś wózkowy przyjedzie i to zabierze. Aha, czyli nie tutaj, nie tutaj office jest. Zobaczymy, gdzie ten Manitou pójdzie. Dobra, idę. Ja nie będę szedł, bo jest zimno, ja jadę. Ja jadę. Jedzie ktoś wózeczkiem, czyli najprawdopodobniej jakiś ten boss. Przepuszczę pana z Senegalu, bo on tu będzie parkował. Ja jadę, stanę dalej. Są jakieś te, o, hale. O kurde, teraz muszę tego przepuścić.